8 metrów, trzecie miejsce w kwalifikacjach to Manuel Popinger, 192,5. Zawodnicy skakali daleko, było kilka skoków powyżej 200-metrowych, ale o tym za chwilę, bowiem to drugi w tej chwili na liście startowej pierwszej serii Klemens Murańka. Popatrzmy na skok Polaka. Mówiłeś, Marku, 185 metrów to odległość naszego reprezentanta. Tam teraz nie doleciał do 180 metra. Blisko, blisko tam bandy. Znosi zawsze Klemensa na lewą stronę podczas lądowania. Klemens, siódmy w Engelbergu. 177 metrów to odległość naszego reprezentanta. Oczywiście Klemens będzie prowadził. Jak na razie, ale to nie jest odległość, która myślę by go satysfakcjonowała. 185, 24 miejsce zajął podczas kwalifikacji, a więc można było od Klemensa spodziewać się nieco lepszego skoku niż ten, który w tej chwili oglądaliśmy. Wiatr podczas skoku Polaka, te uśrednione odczyty pokazują 0,6 metra na sekundę. Odjęty w 6,5 punktu. Oczywiście w tym momencie jest pierwszy Klemens Murańka, no ale czy ten wynik wystarczy do tego, by znaleźć się w 30 i wystąpić?